boimy się nie o adwokatów, boimy się o obywateli, których prawa i wolności będą przedmiotem działania tej komisji. A komisja jest tak skonstruowana, że są bardzo pomieszane funkcje legislacyjne, wykonawcze i sądownicze. Komisja jest obudowana w kompetencje właściwe dla sądu, a bez wszystkich niezbędnych zabezpieczeń dla praw i wolności jednostki.